Ej, co ty robisz? Jeszcze dobrze nie zacząłeś, już po browar sięgasz? Wyjebali mnie z pracy. No i co z tego? Nie będzie nic. Cześć, blacha pożyczał w środę. Kiedy mi oddał? Proszę cię, woje, przysięgam ci, woje, wracaj i ci daję pieniądze. Mogę? Daj mi, proszę cię. Jezu, ale do jutra. Jest! Babciu, przyjadę tak, tylko uwierz mi, mam bardzo duże nauki na studiach. Babciu, jestem i tak spóźniony, muszę kończyć naprawdę. Zadzwonię, no zadzwonię. Kurwa. Kurwa mać! Jak zwykle. Zadam ci jedno proste pytanie. Co zrobiłeś dla siebie przez ostatni rok swojego życia? Chyba nic. Chyba? Spójrz na siebie. Nigdy wcześniej tak źle nie wyglądałeś, a dobrze wiesz, że urodą nie grzeszysz. Co zrobiłeś dla siebie przez ostatnie 5 lat swojego życia? No co zrobiłeś? Nie było tego zbyt wiele. Nie zrobiłeś nic. Dlaczego tak łatwo odpuściłeś walkę o własne życie? O swoje szczęście i satysfakcję? Przecież to nie jest w twojej naturze. Teraz proszę cię, zamknij.
Jeżeli myślisz, że gorzej być nie może, to gwarantuję ci, że z każdym dniem zbliża się do obrazka, który masz przed oczami. I jedyne, co ci w życiu zostanie, to pieprzony kijek. Przestań, nie mogę tego słuchać. Nie, ja się nie poddaję tak łatwo jak ty. Masz możliwość teraz wstać i walczyć. Masz możliwość zacząć zmianę tylko jedną pieprzoną myślą. Ale trzeba chcieć. Wytłumacz, dlaczego chcesz zniszczyć swoje życie. Jestem słaby. Jestem na przegranej pozycji. Od samego początku było wiadomo, że nic w życiu nie osiągnę. Słaby? Proszę cię. Jesteś obojętny. Co robisz każdego dnia ze swoim życiem? Nie wiesz? Pomogę ci. Robisz wszystko, by nie robić nic. Tyle razy próbowałem coś zrobić, zmienić się. Odpuszczałem. Ja znam siebie i wiem, że to nie ma sensu. Próbowałeś? Jak czułeś tylko delikatny dyskomfort, to odpuszczałeś. I ty to nazywasz próbą? Zachowujesz się jak ofiara losu, a nie jesteś nią. Nie jesteś tu po to, żebyś był przeciętny. Nie jesteś tu po to, żebyś stał się kolejną osobą, która żyła i umarła, nie czyniąc nic wyjątkowego. Widzisz? Nadal żyjesz. Nadal tu jesteś. Wykorzystaj to. Potrzebny ci jest tylko impuls i znalezienie odpowiedniej proporcji. Co to znaczy? Impuls do zmiany. Zacznij od swojej głowy. Teraz się skup, bo to czas, by w końcu zdecydować. Koniec z klubami. Koniec z imprezowaniem. Koniec z dopasowywaniem się do społeczeństwa. Koniec z reagowaniem na aroganckie zaczepki. Koniec z marnowaniem twojego czasu i życia. Po prostu koniec z opierdalaniem się. To czas, by się skupić na sobie. To czas, by osiągnąć cel. To czas, by w pełni wykorzystać czas. To czas, by się zacząć czesać. To czas na czas, twój czas. No uśmiechnij się. Pomyśl, powiedz to. Chcę się zmienić. Chcę. Co? Nie słyszę. Chcę. Co chcesz? Chcę się zmienić. Co jeszcze? Chcę osiągnąć sukces. Chcesz się zmienić? Tak, chcę się zmienić. Zaczynasz od teraz. Dokładnie od tej sekundy. Zapamiętaj tę datę i godzinę, bo są dwa najważniejsze momenty w twoim życiu. Pierwszy, w którym się rodzisz. A drugi, w którym odkryłeś po co. Co teraz robisz? Dam z siebie wszystko. Odpuścisz? Nie odpuszczę. I jeszcze jedno. Twoi pseudokumple będą się starać odciągnąć ciebie od twoich marzeń, wizji, pomysłu i tego wszystkiego, co powinieneś zrobić ze swoim życiem. Będą gadać, będą drwić, będą się wyśmiewać. Tylko dlatego, że nie posiadają marzeń, nie posiadają ambicji, nie odczuwają pragnienia zmiany. Oni nie są godni sukcesu. Oni tego nie chcą. Jesteś inny. Twoim największym rywalem jesteś ty sam. I nikt nie ma na ciebie takiego wpływu jak ty. I nikt cię nie kocha tak, jak ty sam siebie. Masz dużo do zrobienia. Udowodnij, jak wielki jesteś. Thank you.
Wyjebali mi z pracy. No i co z tego? Nie będzie nic. Spokojnie, wyrzuć ten browar i weź skakankę. Jak skakanka? Browar ci teraz nic nie da, a na skakance możesz się wyżyć. A tego teraz potrzebujesz. Wyjebali, przepadłeś. Nic się nie odzywasz, ani... No właśnie wracam z roboty. Sorry, z roboty? Takie wyjebane z roboty? No, nie wiesz, jak na pewno wiedzę. Nie zawsze opierdalałeś, najgorszy spaczek. Ciebie najebanie już jesteście od nas. Ale to kurwa, dzień jak chcesz, no wiesz jak jest, nie? Problem. Chodź na mnie. Nie, w ogóle nie piję? W ogóle nie piję. Ale co ty też pijesz, co? Cybola. To jest problem. Jaki kurwa. Miarkę i lecimy. W ogóle chodzi, kurwa. No siemanko bracie, sprawa mam, co u ciebie? Słuchaj, powiedz mi, ćwiczysz jeszcze tam, co mówiłeś kiedyś z chłopakami, że w piwnicy macie sprzęt. A dałbyś może, nie wiem, dałbyś może radę mi dać, nie wiem, klucz, żebym mógł sobie tam przychodzić raz na jakiś czas, ogarnąłbym ci tam, jakby był sobie, wiesz. Byłoby super. Kiedy mógłbym przyjść po to? No, ja mogę jutro być. Spokojnie, no, o której chcesz? No, no to super, dobra, no to się zwaniamy, no zajebiście, no trzymaj się bracie, dzięki wielkie, no, hej, hej. Jestem dumny. Jestem cholernie dumny. Tylko nie spoczywaj na laurach, co? O co ci znowu chodzi? Wkroczyłeś na dobrą drogę. Trzymaj się jej, bracie. Ale stać cię na więcej. Masz na wyciągnięcie ręki miejsce i emocje, o których nawet nie śmiałeś marzyć. Ale smuci mnie fakt, że zaczyna stawać w miejscu. Jeszcze chwilę temu ani nie miałem pracy. Byłem gruby. Nie zrobiłem żadnego progresu? Zrobiłeś. Ja się cieszę, że w ogóle mam pracę.
Ja też się cieszę, ale z tego, że nie jesteś już niewolnikiem miejsca, opinii, ciała i kompleksów. Zaczynasz być wolny, bo zacząłeś się sobie decydować. Jednak by móc wspinać się na wyżyny, nie potrzebujesz tylko wspaniałej kondycji. Potrzebujesz również mądrości i doświadczenia, by przezwyciężyć każde przeszkody. To dopiero początek, pamiętaj. Ciało, umysł, przestrzeń. Musisz znaleźć idealne proporcje. Chcesz tego? Chcesz być tylko i wyłącznie niewolnikiem swoich celów i pragnień? No chciałbym. Tylko jak to zrobić? To proste. To, że interesujesz się rozwojem ciała, nie oznacza, że nie możesz pogłębiać swojej wiedzy na temat świata i tworzyć wokół siebie swój idealny dom. Zagospodaruj swój czas, bo masz go naprawdę dużo, tylko on ci ucieka przez palce. Jak to? Pracuję od rana do wieczora. Trenuję. Zmieniam odżywianie, muszę gotować. Tak, to prawda. Robisz dużo więcej niż kiedyś. Ale teraz jesteś w stanie robić jeszcze więcej, bo jesteś lepszy. Nie mam na nic więcej czasu. Nie masz? A na oglądanie telewizji to masz czas? O weekendach to już nawet nie mówię. Cały weekend leżysz, tylko zrobisz trening i ugotujesz, nic więcej. A, i telewizja. No... Mi też się należy trochę przyjemności, nie? Ty siebie słyszysz? Oglądanie idealnego życia kogoś innego w tym plastikowym kartonie to dla ciebie przyjemność? Przed zaśnięciem zamień telewizor na przykład na książkę. Twórz wokół siebie idealne miejsce i skupij wokół siebie pasujących do ciebie ludzi. Bo chyba tego chcesz, prawda? Właśnie. Czego ty tak naprawdę pragniesz? Mieć rodzinę. Mieć lepszą pracę. Żyć spokojnie, stabilnie. Spokojnie i stabilnie będziesz żyć na stare lata pod warunkiem, że teraz będziesz zapieprzać. Pamiętasz, kto jest twoim największym rywalem? Zobacz, jak się zmieniłeś. Jesteś innym człowiekiem, ale pamiętaj. Nadal toczysz z nim ból. Wiem, że to dla ciebie kolejny duży krok. Ciężki krok. Ale dwoma małymi przepaści nie pokonasz. Człowieku, masz na wyciągnięcie ręki to, czy marzysz. Po prostu to weź. Łatwo się mówi. Życie nie jest równe dla nikogo. Gdyby było równe, to nie byłoby o co walczyć. Wszyscy mieliby to samo i nikt nie zaznałby smaku sukcesu. A my walczymy w życiu o to uczucie bycia wyjątkowym. O bycie jednym, któremu się chciało ruszyć dupę, stawiając czoła swoim lękom. I niestety być również tym, któremu w oczach innych się po prostu poszczęściło. Ja naprawdę ciężko pracuję. A więc nie przestawaj i daj siebie jeszcze więcej, bo cię da to stać! Będzie ci ciężko jak na początku z treningami. Ale jak widzisz, treningi ci już nie męczą, tylko sprawiają ci radość. I tak samo będzie i tym razem! Masz rację. Podczas tej rozmowy minęło sporo sekund. Jeden, dwa, trzy. Zobacz, mieję kolejne. I nigdy ich nie odzyskasz! Oby ci ich nie zabrakło przed wejściem w szczyt, bracie. How are you? How are you? I... You... She... He... It... Nice to meet you. How are you? I am good. And you? How you do? Hi, I am Crazy Lumberjack. I looking for job. I like chop wood.
Ale dobry czas. Gdzie ja mam telefon? Halo? Dzień dobry. Ja tutaj dzwonię w sprawie pracy w hotelu. W sprawie ogłoszenia. Czy to jest nadal aktualne? Mógłbym przyjść na rozmowę? Kiedy mógłbym przyjść? Nawet jutro. Jutro godzina 11, super. Będę na 100%. Do widzenia. Cześć dziewczyny. Jezu, to ty? Ja pierdzielę, widziałaś to? Stynk. Piweczko, czy może wódeczka? Pisz, wódeczka. Wódeczka, dobra, to rozłóż kubeczki. Standardowo, kulturalnie. Zajebiście, kurwa. Tak mnie odprawiaj, słyszę, chłopie. Myślisz, że mnie nie? Jezu, nie. To jest moje wybawienie. Delira straszna. Zrobisz. No, dobrze, że tej orężady nie kupowaliśmy. No dobra, dobra, dobra. Wesio! O, co ty, GZ? Wesio, zaczekaj! Poznajesz ludzi? Chodź tutaj do nas. Napij się z nami. No co ty, sorry, wódeczka jest. No co ty, kurwa, jebany? Wracaj do nas! Co ty, kurwa? Wracaj, kurwa. Cały pech mi wisi w gęsty. Teraz pod most. Panie Grzegorz, muszę pana dzwonić natychmiastowo. Co ty, kurwa, jebany? Nie, nie! Gdzieś mnie... O, może zapalniczkę daj.
kurwa, profesorek, kurwa, idzie. Ej, powiem ci szczerze, ja kurwa, w sumie mi teraz zazdroszczę. Czego kurwa mu zazdrosił? No to kurwa fajnie. Jak się ustawi? No, zobacz. Są nadęte pajace. Zobacz się, ja wiem. Kurwa, koza! Bo się fajnie bawią, mam nie, sprzedał się. Mówię, sprzedał się, jest strasznie. Coś powiem. To jest pokazówka, kurwa. Kurwa! Dobra, let's go! Let's go! Let's go! Figura! Dobrze! Dobra, proszę! O, to zasłużyłeś jeszcze. Halo babciu, dzień dobry. Słuchaj, spóźnię się jakąś godzinkę, co? Bo skoro już tu jestem, chciałbym przy okazji stare szlaki przetrzeć. Stare dobre czasy. Jak to pode mną wytrzymało? Jeszcze 5 minut. Bardzo przepraszam, jeszcze 10 minut. A może jeszcze kawę? Nie, dziękuję, poczekam już sobie spokojnie. W tym momencie powinien się skończyć film. Ale pragnę przypomnieć, że teraz kolej na ciebie. Dotarło? Bo do nich tak. Tak się ćwiczyć, cwaniaczku.